Cześć. Długo myślałam, czy nagrywać podcast o Kleopatrze. Jest temat szalenie zgrany, obrosły w ogromną ilość mitów, przeinaczeń, w całą popkulturę. Każdy ma swoją wersję historii Kleopatry. Na dodatek jest to historia bardzo polityczna, a ja polityki nie lubię, więc staram się ją omijać. Prawda jest taka, że nagrywam ją głównie ze względu na to, że jest to historia bardzo bajkowa, bardzo barwna, a poza tym, jak na postać starożytną o Kleopatrze, jest całkiem sporo źródeł, na których wzorowali się historycy, to znaczy są listy osób z jej bliskiego otoczenia, dużo różnych źródeł znanych ówczesnych filozofów, także nawet jest na czym się oprzeć, by przynajmniej zahaczyć o fragment tak zwanej prawdy. Ale tak naprawdę będziemy się poruszać w obszarze w pewnym sensie pewnej baśni, którą stworzyła także sama Kleopatra, która była mistrzynią public relations, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Kleopatra urodziła się około 69 roku przed naszą erą. Była córką Ptolemeusza XII, z dynastii Ptolemeuszy, która od paru wieków rządziła Egiptem i która odpowiadała za powstanie nieprawdopodobnej Aleksandrii, która była miejscem wyjątkowo bajkowym i wyjątkowym w ogóle, z nieznanej z imienia matki. Nie wiemy, kto był matką Kleopatry. Jeśli rozmawiamy o różnych królach i władcach, to zazwyczaj mówimy o tym, że dwory ówczesne, w ogóle dawne dwory królewskie, to były gniazda żmij, że tam wszyscy sobie podkładali tak zwaną świnię i się wyrzynali. No więc jeśli chodzi o starożytny dwór Ptolemeuszy, to nie było wcale inaczej, a powiedziałabym, że nawet było gorzej. I o tym między innymi będę dzisiaj opowiadać. Tak, jeśli chodzi o samą Kleopatrę, to tak naprawdę nie wiemy, jak wyglądała. To znaczy, Kleopatra jako pierwsza z faraonów kazała sobie wybijać monety ze swoim wizerunkiem nie tylko na srebrnych monetach, bo taka była do czasów Kleopatry tradycja, że faraonowie wybijali swoje wizerunki na srebrnych monetach, a na tych brązowych z brązu już niekoniecznie. Kleopatra chciała, żeby wszyscy znali jej twarz i wybijała swój wizerunek na wszystkich monetach. I to jest główne źródło, z którego możemy wnioskować o wyglądzie Kleopatry, czyli jest to źródło absolutnie żadne. Prawda jest taka, że no po pierwsze to był wizerunek wybity na małej monecie, no więc halo, tak? Druga rzecz, no to wizerunki, które były wybijane, rysowane w tamtych czasach, zwłaszcza na potrzeby władcy, no to były wizerunki takie, no wiecie, photoshopowane, tak? One były upiększane, one były stylizowane na boginię, tak? No bo Kleopatra przedstawiała siebie jako boginię i trudno tak naprawdę z tych małych monet wywnioskować, jak naprawdę Kleopatra wyglądała. Na tych monetach, zresztą dosyć wytartych, jest profil po prostu kobiety z takim typowym egipskim nosem. Nic zupełnie wyjątkowego. Więc nie wiemy, jak wyglądała Kleopatra. Ale prawda jest taka, że w sumie nie ma to znaczenia. Ta cała legenda jej jako przepięknej bogini, jako wcielenia samych bogów, myślę, że odpowiada naszej wyobraźni. O Kleopatrze mamy liczne wzmianki w listach, w pamiętnikach tamtej epoki. Nawet jej najwięksi wrogowie przyznawali jej ogromny wdzięk, intelekt, podobno bardzo błyskotliwy i dużą wiedzę. Kleopatra władała kilkoma językami, co nie było takie wyjątkowe akurat w takim bardzo zmiksowanym świecie, tak zwanym multikulturowym, bo tak to wtedy wyglądało w tamtych okolicach. Otaczała się zresztą filozofami, uczonymi, wiele czytała. Aleksandria, tak jak mówiłam, była miejscem stworzonym przez jej dynastię, choć za czasów Kleopatry już upadającym, ale dynastia Ptolemeuszy, trzeba przyznać, tworzyła atmosferę do odkryć, dla nauki i mimo, że dla tak zwanego ludu występowali jako po prostu namiestnicy bogów, to byli bardzo
twardo stąpający po ziemi. To w Aleksandrii za czasów dynastii Ptolemeuszy, 18 wieków przed Kopernikiem, powstał heliocentryczny model Układu Słonecznego. To w Aleksandrii także za czasów dynastii Ptolemeuszy, choć oczywiście przed Kleopatrą, przetłumaczono na grekę hebrajską Biblię, bo Stary Testament oczywiście, nowego przecież jeszcze nie ma wtedy. Ptolemeusze, także ta dynastia miała słabość do przepychu i mamy opis pierwszej uroczystości Ptolemeuszów wiele lat przed Kleopatrą, bo 280 rok przed naszą erą. To była taka impreza, która do dzisiaj kosztowałaby miliony dolarów. To była taka procesja, gdzie była muzyka, kadzidła, chmur gołębic, orszak wielbłądów obładowanych cynamonem, słonie w złotych sandałach. Tak, serio, słonie w złotych sandałach. Bawoły o pozłacanych rogach. Na platformach jechał 5-metrowy posąg Dionizosa, lejącego wino ze złotego pucharu. No wiecie, po prostu spierdolnięciem, nie? No to były takie wyżyny, z których droga wiodła już tylko w dół. I kiedy Kleopatra wstępowała na tron, Ptolemeuszowie już chylili się ku upadkowi. Egipt stracił Cypr już wtedy i część Syrii. Rzymskie legiony stały u wrót. Zmieniała się chorągiewka dziejów. No ale co z tą Kleopatrą? Kleopatra była ateistką. Wykorzystywała religię do celów władzy. Nie lubiła tych wszystkich tak zwanych zabobonnych kultów, ale Ptolemeusze łącznie z Kleopatrą pilnowali, by kapłani byli im przychylni, bo to gwarantowało przychylność ludu, który był przywiązany do egipskich bóstw. Ostentacyjnie opiekowali się świątyniami i choć odchodziła już wtedy w przeszłość potęga Egiptu, bo Grecja i Rzym deptały mu po piętach, to nadal próbowano ratować jakby dawną chwałę. Kiedy Kleopatra była mała, w Aleksandrii zaczęły się rządy jej siostry Bereniki i Archealosa. Lud kochał Berenikę, ale niekoniecznie kochała Berenikę rodzina jej, ponieważ, jak mówiłam, to było gniazdo żmi. Berenika była despotyczna i nie lubiła Kleopatry, bo choć to było tylko dziecko, to jakby zgodnie ze zwyczajem wszystkich dworów królewskich wokół ewentualnej następczyni tronu gromadziło się kółko niezadowolonych z rządów Bereniki. Ponieważ od wieków sztylet i trucizna jakby rządziły dynastią Ptolemeuszy, bracia żenili się z siostrami, bracia mordowali siostry, siostry mordowały braci, no tak jak to w rodzinie, nie? To wszyscy starali się głównie pilnować, by nie paść ofiarą morderców z rodziny. I teraz tak, ojciec Bereniki i Kleopatry, tak jak mówiłam, to że to były jego córki, to jakby nie rzutowało specjalnie. Otóż Ptolemeusz XII, zwany także flecistą, postanowił, że mu się ta władza córeczki Bereniki niespecjalnie podoba. Flota z ojcem Kleopatry, Ptolemeuszem XII, rusza ku wybrzeżom Egiptu. Berenika razem z mężem Archealosem usiłuje stawiać oczywiście opór, rozkazuje kopać umocnienia wokół Aleksandrii, ale mieszczanie, którym rozkazała, by kopali te umocnienia, rozeszli się do domów. Nie chciało im się, nie wiem. Może lubili Ptolemeusza, może mieli wyjebane. W każdym razie rozkazała swoim wojskom wydać bitwę Rzymianom, którzy przybyli razem z jej tatusiem, ale te wojska egipskie pierzchły. Czyli jakby Berenika, jak widzimy, nie miała zbyt dużego posłuchu. Wszyscy uderzyli czołem przed Ptolemeuszem XII. Być może uważali go za prawowitego króla. A głowy Bereniki i Archealosa, czyli córeczki Ptolemeusza XII, siostry Kleopatry i jej męża, stoczyły się w piach. Kleopatrę tatuś powitał bardzo łaskawie z kolei, nazwał ją kochaną córeczką, bo przecież nienawidziła swojej siostry, więc wszystko jest spoko. Parę lat później Ptolemeusz XII, który przejmuje wtedy władzę w Egipcie, umiera. Jest koniec maja 51 roku przed naszą erą.
Tron przekazuje zgodnie z tradycją swojemu synkowi, Ptolemeuszowi już 13, który ma wówczas lat 10, i 18-letniej Kleopatrze, która ma zostać jego siostrą żoną, bo tak to już było w tradycji. Ale nie obawiajcie się, tam prawdopodobnie żadnych seksów z 10-latkiem nie było. On był po prostu na to jeszcze za mały i te małżeństwa, rodzeństwa niekoniecznie owocowały dziećmi. To znaczy one były raczej takie bardziej symboliczne. Królowie zwykle brali sobie nałożnice, z których mieli dzieci, a rządzili razem ze swoją siostrą, by władzę utrzymać w ręku jednej dynastii. No i przychodzi drugi rok panowania rodzeństwa Ptolemeuszy, małego Ptolemeusza XIII i Kleopatry, która ma lat już wtedy 20. I przychodzi wielka tragedia, ponieważ Nil nie wylewa. To, że kiedy Nil wylewał, to znaczyło, że nawadniane były pola i rok był dobry i udany, ale kiedy Nil nie wylał, oznaczało to głód. Więc uznano, że wszystkiemu winny jest, no oczywiście kto? No Ptolemeusz XII już nieżyjący, który sprowadził do Egiptu Rzymian, no bo on z Rzymianami tam wyrżnął swoje dziecko, bo zamordował swoją córkę i w ogóle oddał rządy jakiemuś smarkaczowi. Także Egipcjanie zrobili co? No jedyną logiczną rzecz, zaczęli rzucać klątwy pod adresem Kleopatry i jej brata męża. No, dla Kleopatry była to dosyć niekomfortowa sytuacja. Ona nie czuła się za dobrze także na dworze, ponieważ brat mąż, malutki, nie sprawował rzecz jasna władzy samodzielnie, tylko w imieniu brata męża sprawowali regenci. Ci regenci to byli Piastun Ptolemeuszka, eunuch Potheinos, nauczyciel jego i naczelny wódz armii Achillas. Jedynie ten eunuch, który był piastunem Ptolemeusza, jakoś tam tą Kleopatrę trochę lubił, a pozostali nienawidzili jej szczerze, bo może im przeszkadzała w sprawowaniu władzy nad Ptolemeuszkiem XIII. W każdym razie atmosfera w pałacu była duszna i prawdopodobnie Kleopatra musiała 10 razy sprawdzać, czy na noc zamknęła za sobą drzwi sypialni. Do Egiptu posyła swojego syna Pompejusz. Pompejusz był opiekunem jakimś takim najpotężniejszym ojca Kleopatry. I posyła tam do tego Egiptu swojego syna Gnejusza Pompejusza, który to Gnejusz Pompejusz był bardzo przystojnym, świetnie wychowanym młodzieńcem, który wszczął wojnę z Cezarem. Stosunki królowej z Gnejuszem Pompejuszem, tym synem opiekuna jej ojca, ułożyły się, powiedziałabym, znakomicie. Kleopatra bardzo chętnie została jego kochanką, gdyż, jak mówiła, zauroczyły ją smukłe nogi Rzymianina. No, lubiła chude nóżki, dobra, niech i tak będzie, tak? Gnejusz również z zrozumieniem odnosił się do Kleopatry, która się wkurzała na brata męża i na bezczelnych regentów, którzy jej generalnie dokuczali. No ale też nie chciała się narazić Cezarowi, który z Pompejuszem wojował. Królowa Kleopatra rozumowała dosyć sprytnie. Otóż ojcu swego kochanka, Pompejuszowi, da bardzo dużo pieniążka. Zboża, żywności i w ogóle. Ale po cichutku. Żeby lud się nie dowiedział, no i przede wszystkim, żeby nie dowiedział się Cezar. Gnejusz Pompejusz dla swojego ojca wziął, co dawano i pożeglował do niego, na co właściwie regenci tylko czekali, bo trudno było cokolwiek przed nimi ukryć i rozpowiedzieli to wśród tak zwanego ludu. Na ulicach Aleksandrii zaczęto krzyczeć, że tutaj Egipt cierpi z powodu głodu i w ogóle zamieszek, a królowa zaczyna rozdawać zboże Rzymianom i w ogóle zdradza swojego męża, brata z jakimś rzymskim gachem, nie? No i co mogła zrobić Kleopatra? Stwierdziła, że dosyć tego. Postanowiła pozbyć się męża, brata, żeby samodzielnie rządzić. Udała się do Palestyny i zebrała tam wojska do rozprawy i liczyła, że jej kochanek wraz ze swoim ojcem, Gnejusz Pompejusz razem z Pompejuszem, jej pomogą po prostu wyrżnąć braciszka. Ale niestety, w międzyczasie Pompejusze przegrali z Cezarem.
I Pompejusz jedyne, co mógł zrobić, to powierzył się wdzięczności małego Ptolemeusza XIII. I Kleopatra została sama. Ale na szczęście doradcy króla to były straszne pizdy. Uznali, że nie będą przyjmować Pompejusza i spełniać jego żądania, bo fujka. Ale jak nie przyjmą, to też w sumie niedobrze i uznali, że jedynym możliwym wyjściem jest zarżnąć Pompejusza. Pompejusz zginął w przeddzień swoich 58 urodzin. Jego głowę zaniesiono królowi. I o tym całej intrydze dowiedział się Cezar, który wszak Pompejusza pokonał. Ale kiedy Ptolemeusz XIII dostarczył Cezarowi na tacy głowę i pierścień Pompejusza, bo myślał, że dzięki temu uzyska przychylność Cezara, który przecież dopiero co Pompejusza pokonał, to podobno Cezar się wkurzył. I tak to opisuje historyk Cassius Dion. Patrząc na głowę Pompejusza, Cezar płakał i gorzko biadał. Przypomniał, że zmarły był jego zięciem. Tak, on był jego zięciem. Wyliczał wszystkie przysługi, jakie niegdyś wzajem sobie świadczyli. A co do zabójców Pompejusza, to nie tylko, że nie poczuwał się do jakiejkolwiek wobec nich wdzięczności, ale jeszcze gwałtownie ich oskarżał. Jeżeli szukacie tu jakiejś logiki, no to możecie się od razu poddać. Jak się zapewne domyślacie, dla Kleopatry to tylko lepiej, że Cezar jest przeciwko jej bratu za to, że zamordował Pompejusza. No więc Cezar każe głowę Pompejusza przyozdobić i pochować, przeklina publicznie morderców, czyli Ptolemeusza XIII, brata Kleopatry. A Ptolemeusz XIII, monarcha dziecko, jest trochę zaskoczony, bo myślał, że Rzymianie obsypią go teraz wdzięcznością, spełnią mu jakieś przysługi, na przykład, no wiecie, zabiją Kleopatrę, a tymczasem tutaj Cezar się wkurzył. No i Kleopatra postanawia bardzo sprytnie postawić teraz wszystko na jedną kartę, widząc jak sytuacja wygląda, ponieważ jej mąż, brat się skompromitował w oczach Cezara. I królowa w przebraniu postanawia na małej łódce podpłynąć do portu aleksandryjskiego i dostać się do pałacu, do Cezara. Dowiodła mu swojej słuszności i Cezar uległ jej argumentom. I jako mężczyzna prawdopodobnie i jako mąż stanu. I każe wezwać do siebie Ptolemeusza XIII, chłopca, męża Kleopatry, który do niego przybywa, licząc na to, że się jakoś dogadają po śmierci Pompejusza. A tu proszę, wchodzi Ptolemeusz do pałacu Cezara, a tam u boku Cezara nie kto inny, jak jego znienawidzona siostra Kleopatra. Cezar oświadcza krótko, że jego wolą jest, a więc z wolą Rzymu, by nadal panowali wspólnie, ponieważ tak postanowił ich świętej pamięci ojciec Ptolemeusz XII. Na dodatek, skoro już nie ma Pompejusza, który opiekował się testamentem ich ojca, to on będzie czuwał nad tym testamentem i oddala także niecnych doradców króla, którzy namówili go, by Pompejusza wyrżnął. Ptolemeusz jest gówniarzem, dostaje ataku histerii, wrzeszcząc, wypada przed pałac, ciska na ziemię swój diadem, depcze go nogami. Typowy atak histerii dziecka. Cezar sprowadza do pałacu niegrzecznego chłopca przy pomocy swoich żołnierzy i nazajutrz obwieszcza Cezar ludowi Aleksandrii, że wola zmarłego ojca tych dwojga, Ptolemeusza XIII i Kleopatry, zostaje spełniona. Czyta raz jeszcze testament ich ojca i opuszcza Egipt, zadowolony, że posprzątał. Opuszcza, ale wraca natychmiast potem, bo tęskni za Kleopatrą. I w pamiętnikach całego samego Cezara czytamy: pozostałem dla Kleopatry. W wypadku bowiem mojego wyjazdu byłaby ona narażona na śmiertelne niebezpieczeństwo. Wszyscy boją się, jaki los zgotuje Cezar Egiptowi, wszak jest jakimś Rzymianinem. Spodziewają się wręcz najgorszego, to znaczy włączenia Egiptu do Rzymu. Ale wódz oznajmia, że testament ojca Kleopatry i Ptolemeusza XIII nadal obowiązuje. Nadal Kleopatra zostaje na tronie i Egipt jest niezależny. W międzyczasie brat Kleopatry, Ptolemeusz XIII, niestety w tajemniczych okolicznościach ginie. Możemy się tylko domyślać, jakie to są okoliczności, ale biorąc pod uwagę fakt, że Cezar jest zakochany w Kleopatrze, a Kleopatra nienawidzi Ptolemeusza XIII, no to pewnie mu się bardzo przypadkowo omsknęła noga. No i wobec tego
z Kleopatrą. Władać będzie jako mąż. Jej młodszy jeszcze, wtedy 10-letni, bo ten Ptolemeusz XIII już zdążył trochę urosnąć, brat, czyli Ptolemeusz XIV. I mamy już na tronie Kleopatrę, która de facto rządzi z Cezarem. Jako pionka mamy jej kolejnego brata, 10-latka. No i w rzeczywistości Kleopatra sama sprawuje władzę. Kleopatra myśli tylko o jednym. Jak utrzymać Cezara przy sobie? Udaje jej się to przez jakiś czas. W 47 roku przed naszą erą udaje się z Cezarem w podróż w górę Nilu z flotylą 400 statków i łodzi. Taka podróż turystyczna trochę. Cezar jest po prostu bardzo ciekawy słynnych egipskich piramid. Zawinięto więc do Memphis. Potem odwiedzają oazę Fayum, gdzie Rzymianin podziwia wspaniałe rezydencje 12 dynastii Ptolemeuszy. Dziś po nich pozostały już tylko szczątki, ale podobno były naprawdę niezwykłe. Płynąc dalej w górę Nilu, zatrzymują się tam, gdzie pochowana była jedna z najświętszych relikwii, głowa boga Ozyrysa w Abydos. Zarówno faraonowie wtedy, jak i zwykli śmiertelnicy zabiegali, by tam być pochowanym, choćby symbolicznie, niekoniecznie osobiście, bo wierzono, że dzięki temu ułatwi to zmartwychwstanie. No więc Kleopatra sobie z Cezarem tam pływa po Nilu i zwiedza zabytki. Na końcu lądują w Tebach, dawnej stolicy Egiptu, gdzie obserwują wspaniałe miasto umarłych, rozciągające się na zachodnim brzegu Nilu, gdzie stały świątynie ku czci faraonów, których mumie spoczywały w grobach kutych w skałach, i gdzie stały dwa 20-metrowej wysokości posągi faraona Amenofisa III, siedzące na tronie i strzegące wejścia do świątyni. Swoją drogą geograf, który przybył oglądać te posągi 25 lat po Cezarze i Kleopatrze, opisywał tak. Utrzymują, że część ta posągu, która pozostała na tronie, w każdym dniu raz tylko wydaje dźwięk jakby od lekkiego uderzenia. Ja sam usłyszałem głos, była to mniej więcej pierwsza godzina dnia. Nie potrafię jednak określić, czy dobył się on od podstawy kolosu, czy z niego samego, czy też został myślnie spowodowany przez kogoś ze stojących wokół. Potem stwierdzono, że dźwięki kolosów były taką sztuczką kapłanów. Powodowała je zmieniająca się nad ranem gwałtownie temperatura. Po prostu coś się tam rozprężało. Po tym wszystkim Cezar musiał odpłynąć, załatwiać swoje interesy. Zostawił Kleopatrze 3 legiony, by ją strzegły. A jakby poręką trwałości ich związku było to, że Kleopatra urodziła Cezarowi syna, Cezariona. Cezar udaje się gromić nieprzyjaciół do Afryki. W międzyczasie Kleopatra postanawia zawrzeć oficjalnie już traktat sojusznicy, czy między Egiptem a Rzymem. A jeszcze jedna rzecz, bo to, że Cezar sobie mieszka z Kleopatrą w Egipcie przez lata, nie zmienia faktu, że Cezar jest żonaty. Ma żonę, Kalpurnię, która zresztą podobno zakochana w nim była do szaleństwa. Nie zamierzał się jednak z nią rozchodzić dla Kleopatry, bo jednak bez przesady miał po prostu zamiar wydać ustawę, która sankcjonuje dla wyższych celów państwowych poligamię. Czyli miałby dwie żony, dla Rzymian miałby Kalpurnię, a dla Egiptu miałby Kleopatrę, bo jakby czemu nie. Kalpurnia byłaby żoną taką prywatną, Kleopatra taką królewską. No ten projekt nie doczekał się realizacji. W każdym razie Kleopatra postanawia oficjalnie zawrzeć sojusz między Egiptem a Rzymem i udaje się do Rzymu ze swoim bratem, mężem Ptolemeuszem XIV, już tym dzieciakiem, który tam dzisiaj się plącze pod nogami, bo nie chce go zostawiać w Aleksandrii, bo wiecie, ktoś by go zaraz zabił, dlaczego by nie. Bierze też ze sobą synka, którego ma z Cezarem, Cezariona. Całe towarzystwo rozlokowuje się we wspaniałej willi nad Tybrem. Cezar tam przybywa do swojej ukochanej. Otwierają razem świątynię Wenus, a obok statuły bogini staje złoty posąg Kleopatry, co budzi odrobinę niechęci wśród ludu. Niestety kochankowie nie mają już szczęścia, nie przebywają ze sobą już zbyt długo, bo zbliżają się zastępy nieprzyjaciół Cezara, którymi są nie kto inny jak synowie Pompejusza, który został wcześniej zgładzony dla Cezara
przez poprzedniego brata męża Kleopatry. Ginie wtedy właśnie Gnejusz Pompejusz, którego smukłe nogi urzekły kiedyś Kleopatrę. Cezar pokonuje synów Pompejusza. No i Cezar snuje przed Kleopatrą plany stworzenia olbrzymiego państwa od Atlantyku po Indie, egipsko-rzymskiego. Być może te plany by się nawet ziściły, gdyby nie to, że Cezar zostaje zasztyletowany w 44 roku przed naszą erą. Po zabójstwie Cezara Kleopatra zostaje jeszcze chwilę w Rzymie, gdzie zapanuje chaos, a królowa przeżywa cios. Marek Antoniusz odczytuje ludowi rzymskiemu testament Cezara, jej ukochanego, zamordowanego przecież. Za głównego spadkobiercę i przybranego syna nie uznaje swojego syna, którego ma z Kleopatrą, Cezariona, ale wnuka swojej siostry, Oktawiana. Imię synka Kleopatry, Cezariona, nie zostaje nawet wymienione w testamencie. Gotuje się wojna domowa. Kleopatra uznaje słusznie, że lepiej to obserwować z daleka, czyli wraca do Egiptu. A po przybyciu do Aleksandrii umiera kolejny brat mąż Kleopatry, Ptolemeusz XIV. I nie wiemy, czemu wszyscy obwiniają Kleopatrę, że kazała go otruć. Nie ma na to dowodów, ale jest to prawdopodobne, bo być może chciała wreszcie przestać mieć kulę u nogi i rządzić sama. I co robi Kleopatra po powrocie do Egiptu? Otóż postanawia ogłosić panem i władcą Egiptu swojego synka trzyletniego wówczas, Cezariona, tego, którego ma z Cezarem. Syn zostaje ogłoszony Ptolemeuszem Cezarem XV. Jest to wyzwanie rzucone światu. Patrzcie, to mój syn, a nie Oktawian, którego namaścił Cezar, jest prawdziwym spadkobiercą zamordowanego Cezara. W międzyczasie politycznej mapie świata się troszeczkę kotłuje i choć Kleopatra nie poważa Oktawiana, który przyjmuje władzę, choć ona uważa, że jej syn Cezarion powinien tę władzę przejąć, to w 42 roku latem postanawia pomóc Oktawianowi i Antoniuszowi na wojnie, by zyskać ich przychylność, bo są zbyt potężni prawdopodobnie. Więc razem ze swoim egipskim wojskiem, któremu przewodzi osobiście, jako boska Izyda, żegluje ku Afryce, by pomóc Oktawianowi. Rozpętuje się jednak po drodze straszna burza, Kleopatrę nąka choroba morska i jakby nie dopływa na miejsce walki. Zanim tam dotrze, to Oktawian i Antoniusz już zdążą sami zwyciężyć bez pomocy Kleopatry, która wraca do Egiptu i choć jej gest może być odczytany jako gest przyjaźni, to jednak przecież nie dotarła na miejsce, zatem sytuacja jest nadal dwuznaczna. Aleksandria czeka na to, by Antoniusz i Oktawian przybyli do niej z podziękowaniami, ale do Kleopatry przybywa wyłącznie wysłannik Marka Antoniusza i wzywa Kleopatrę przed swój trybunał, co jest właściwie obraźliwe. Ma się ona tłumaczyć, czemu Antoniusz i Oktawian zmagali się pod Filippi, a flota egipska nie dopłynęła. Jest to dosyć przykre. Oto ona, władczyni potężnego, choć już mniej, państwa, ma stawać przed trybunałem jakiegoś tutaj świeżego zwycięzcy, na dodatek w sumie uzurpatora władzy, którą ona przypisuje swojemu synowi. Oto ona, kochanka, prawie żona Cezara, ma się tłumaczyć. No i ma pomysł. Ona musi wyjść z tym na tarczy. Postanawia zrobić performance. Ma się zamiar udać do Antoniusza jako bogini. I tak też zrobiła. To było prawdziwe przedstawienie. Ona ma być nową Afrodytą. Olśnić wszystkich. Zgodnie z prośbą Antoniusza udaje się do niego. Okręt królowej błyska purpurowymi żaglami. Ma posrebrzane wiosła. Słońce się w nich na pewno wspaniale odbija. Kleopatra jest przebrana za Afrodytę. Spoczywa w złotej altanie. Półnagie dziewczęta pląsają po pokładzie. Przebrane są za boginie morza. Mali chłopcy z purpurowymi pióropuszami symbolizują erosy w orszaku pani miłości. Oto mamy spotkanie niemalże dwóch bóstw olimpijskich.
Każe na siebie czekać. Dociera do Tarsu, płynąc w górę rzeki Kydnos. Oczekujący na nią generałowie słyszą muzykę i czują woń unoszącą się na wietrze, bo rozsiewa ona słodką woń jakichś kwiatów, kadzideł, by cały performance oddziaływał na wszystkie zmysły. Antoniusz jakby nie znajduje słów na opisanie tego, co widzi przed oczami. Rufa całkowicie jest pokryta złotem i lśni w słońcu. Kleopatra, gdy zabija do portu, nie schodzi ze statku. Każe Antoniuszowi przyjść do niej. To ryzykowny krok, ale się opłaca. Antoniusz jest zauroczony, a ona szykuje dla niego kilkudniowe przyjęcie. W jadalni czeka na niego usypany z róż dywan. Gra świateł, wino, złota zestawa, sofy obite najdroższymi tkaninami. Marek Antoniusz zakochuje się w niej bez pamięci. I to podobno z wzajemnością. Przez 11 lat przecież będą potem parą i będą mieli razem trójkę dzieci. W zamian Antoniusz spełnia kilka drobnych próśb Kleopatry. Na przykład zabija jej siostrę, bo ona ma jeszcze siostrę, no bo żeby już kompletnie wyeliminować wszystkich pretendentów do tronu. To było zresztą może i drobna przysługa, ale by tę przysługę wykonać, trzeba było pogwałcić azyl świątyni Artemidy w Efezie, w której Arsinoe, siostra Kleopatry, mieszkała. Także w sumie dosyć spora przysługa. No i po tym całym przedstawieniu Kleopatra wraca do Aleksandrii, a za nią przybywa oczywiście Antoniusz. Antoniusz, który ma żonę, Fulwię, nawiasem mówiąc, bo to jakby, jak już wiemy, nikomu nie przeszkadza. Niestety w pewnym momencie musi udać się do Italii, by naradzić się z Oktawianem w sprawie oczywiście przejmowania terenów i walki z wrogami, ale ta wyprawa do Italii zajmie mu 4 lata, w trakcie których sporo się wydarzy. Fulwia, żona Antoniusza, wyzionie ducha, a Kleopatra powije Antoniuszowi bliźnięta. A Antoniusz, przypominam, ukochany Kleopatry, poślubi siostrę Oktawiana, Oktawię, co się Kleopatrze zdecydowanie nie spodoba. To będzie oczywiście małżeństwo polityczne, ale jak wiecie, Kleopatra niezbyt lubiła się dzielić. Przeczekała co prawda Fulwię, ale czy przeczeka Oktawię, to już nie wiadomo. Antoniusz na dodatek wydaje się być zachwycony swoją nową żoną, bo jest pewnie młodsza od Kleopatry, no wiecie, cicha, skromna i w ogóle niewolniczego uwielbia. Zatem Kleopatra postanawia troszeczkę odzyskać wpływy. Na jesieni 37 roku przed naszą erą Kleopatra udaje się do Antoniusza razem z ich wspólnymi dziećmi, z bliźniętami, Aleksandrem Heliosem, czyli Słońcem, oraz Kleopatrą Selenę, czyli Księżycem. Antoniusz podnosi dzieci do góry, co wedle rzymskiego zwyczaju oznacza uznanie ich. Nowa Afrodyta Kleopatra dopina swego i bierze ślub z Antoniuszem. Nie oznacza to bynajmniej rozwodu z Oktawią, bo wedle prawa rzymskiego obywatel Rzymu może poślubić cudzoziemkę, zachowując małżeństwo z Rzymianką, a Kleopatra jest Egipcjanką, zatem Antoniusz ma dwie żony. Ostatnich 7 lat życia Antoniusz spędza z Kleopatrą w Egipcie. Kleopatra dba o urodę. Jak już wiemy z popkultury, głównie kąpie się w mleku oślic. Ma nadworną makijażystkę. Jest codziennie umalowana, choć w Egipcie zarówno mężczyźni, jak i kobiety stosowali makijaż. Podobno na jedną kąpiel Kleopatra potrzebowała mleka 700 oślic. Nie wiem, czy to jest prawda, no ale takie są donosy. Podobno sypiała w maseczce z płatków 24-karatowego złota. No wiecie, Kleopatra żyje bardzo dobrym sobie życiem, choć potęga Egiptu rozpada się na jej oczach. No i oto Kleopatra, ostatnia latorośl egipskiej dynastii Ptolemeuszu. Ostatnia królowa niepodległego Egiptu. Zbliża się do swego końca. Jest lato 30 roku przed naszą erą. Mija parę lat słodkiego współpanowania Kleopatry i Antoniusza. Ale w międzyczasie sprawy między Antoniuszem a Oktawianem znowu się zaostrzają, mimo że Antoniusz poślubił jego siostrę.
A tak Oktawiana na Egipcie jest już kwestią czasu. A przypominam, Oktawian jest też synem Cezara, który wszak był kochankiem Kleopatry. Oktawian zbiera wojska, buduje potęgę. I 1 sierpnia 30 roku przed naszą erą ogromna armia Oktawiana zbliża się pod mury Aleksandrii. Kleopatra próbuje po cichu udobruchać Oktawiana, posyła mu swoje berło i diadem na znak, że zdaje się na jego łaskawość, ale Oktawian nie chce o tym słyszeć. Antoni wyprowadza resztki swoich sił, ale zostaje zdradzony. Jest samotny, zrozpaczony, uchodzi do miasta, wpada do pałacu, zrzuca pancerz, uściska kilku przyjaciół i prosi swojego niewolnika Erosa, by przebił go mieczem. Eros nie chce tego zrobić i sam się zabija na oczach Antoniusza. Wówczas Antoniusz próbuje popełnić samobójstwo, ale tylko straszliwie się porani i tak go zastaje sekretarz Kleopatry, Diomedes, który krzyczy: królowa jeszcze żyje i przebywa w grobowcu koło świątyni Izydy, pragnie cię zobaczyć. Zaniesiono broczącego krwią Antoniusza do Kleopatry, która widząc umierającego męża rzuca się na niego, gorzko płacze, całuje go. Antoniusz umiera. Wtedy do tego grobowca przychodzi wysłannik Oktawiana. Kleopatra odgrywa przed nim rozdzierającą scenę, udając, że zamierza przebić się sztyletem, ale ten wysłannik wyrywa jej broń z ręki. Oktawian wyprawia pokonanemu rywalowi wspaniały pogrzeb, wszak kiedyś się przyjaźnili. Kleopatra ciężko choruje, a Oktawian ją odwiedza. Czuły na pamięć swojego przybranego ojca, bo Cezar był jego ojcem właściwie przybranym, no ale to nie ma większego znaczenia. To widzi, że Kleopatra, no cwana, obwiesiła swój pokój podobiznami Cezara, chcąc jednak zjednać sobie Oktawiana. Podobno czyta mu urywki listów jego ojca, wzdycha przy tym rzewnie, ociera łzy, jest aktorką do samego końca. Oktawian powiadamia Kleopatrę, że zdecydował już o jej losach, że ona wraz ze swoimi dziećmi powędruje do Rzymu, w kajdanach przemaszeruje przez miasto, a jej posąg zostanie roztrzaskany. Będzie jego honorowym więźniem, a Egipt zostanie włączony do Rzymu. No i dla Kleopatry to jest za wielkie upokorzenie. Decyduje się na śmierć, przy pomocy sług prosi, by dostarczyli jej kobrę w koszu z figami. No i Kleopatra popełnia samobójstwo przy pomocy kobry. Kobra zdobiła koronę faraonów, więc była jakby znakiem monarszej władzy. Była też symbolem boga słońca, Ra. Jej ukąszenie zapewniało nieśmiertelność i boskość. Kleopatra umiera. Pochowano ją obok grobowca Antoniusza. Oktawian zgładza też 17-letniego już swojego właściwie przybranego brata, no bo z tego syna Kleopatry i Cezara, żeby nie mieć konkurenta do tronu. Pozostają jeszcze dzieci Kleopatry i Antoniusza, te bliźnięta i jeszcze trzecie dziecko. Tym powiedzie się trochę lepiej, bo zostaną wysłane do Rzymu, gdzie zaopiekuje się nimi ta żona Antoniusza, Oktawia, siostra Oktawiana. Nie wiemy, gdzie są szczątki Kleopatry. Kleopatra umarła mając lat 39, mniej więcej 10 dni po zgonie Antoniusza. Rzymski historyk Cassius Dion napisał, że zwłoki Kleopatry zabalsamowano tak jak ciało Marka Antoniusza i że Oktawian kazał pochować ostatnią władczynię Egiptu obok jej rzymskiego kochanka. Jest bardzo prawdopodobne, że nigdy nie znajdziemy grobowca Antoniusza i Kleopatry. Ponieważ pomijając już nawet to, że po prostu nie wiemy, gdzie dokładnie zostali pochowani, to jeżeli zostali pochowani w starożytnej Aleksandrii, no to jest marna szansa, ponieważ szczątki, ta świetność starożytnej Aleksandrii leży dziś 6 metrów pod wodą, bo trzęsienia ziemi, wahania poziomu morza, także to, że no jakby przez stulecia rozkradano grobowce, sprawiły, że niewiele już zostało ze świetności tego wspaniałego miasta. Nie został po Aleksandrii właściwie kamień na kamieniu. Wydobywa się co prawda jakieś ruiny
ale do tej pory nie znaleziono nawet śladu po grobowcu. Być może on po prostu zatonął na zawsze, być może zostali pochowani gdzieś zupełnie gdzie indziej, być może ich grób został rozkradziony dawno temu. Prawdopodobnie odnalezienie grobu Antoniusza i Kleopatry byłoby taką samą sensacją, jak kiedyś odnalezienie grobowca Tutenchamona, który był przecież naprawdę nadzwyczajnym odkryciem. No ale jest to zdecydowanie mało prawdopodobne, głównie ze względu na to, że jeśli została pochowana w Aleksandrii, no to Aleksandrii po prostu już nie ma. No i tyle z historii Antoniusza, Kleopatry, Cezara, jej braci mężów i starej, wspaniałej dynastii morderczych Ptolemeuszy. Do usłyszenia.